Jezus uwielbia porównywać prawdy Królestwa Bożego ze światem, który nas otacza. Dziś słyszymy o drzewach, które wydają dobre i złe owoce, i po tym poznajemy, jakie te drzewa naprawdę są. Po owocach naszego życia poznajemy, co się z nami dzieje. Można się zamaskować, można udawać. Sam wiem po sobie, że czasami tą dobrą minę do złej gry człowiek gdzieś tam ma, czasami się udaje, że ma się lepszy humor. Czy odwrotnie, bo tak potrzeba, ale tak naprawdę po naszych czynach będzie widać, co jest w naszym środku. Poznamy to. Ja sam widzę po sobie, że kiedy jestem gdzieś tam wewnętrznie rozwalony, to, to wkurzają mnie wszyscy wokół. Widzę, że faktycznie, jeżeli to drzewo mnie jest tam zaatakowane przez szkodnika grzechu, to potem konsekwencje są takie, że owoce, które ze mnie wychodzą, są cierpkie i beznadziejne. Dlatego też jest to takie wezwanie do troski y, o nasze życie duchowe. Jeżeli przestaniemy o nie dbać, no to będziemy mieć właśnie takie y, złe konsekwencje w relacjach. Od paru ładnych miesięcy tak... Y, Często o tym mówię ludziom i w spowiedzi, i w homiliach, że jeżeli czujesz, że jesteś bardzo nerwowy, że nie masz cierpliwości, że wszystko cię irytuje i denerwuje, to jest to dobry znak, że coś tam się zaczęło rozwalać w relacji z Panem Bogiem. I że jeśli wrócisz do tej relacji z Panem Bogiem, no to się uspokoisz i w konsekwencji Twoje relacje będą lepiej funkcjonować. Bo dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe zainfekowane chore.